Józef Franczak, lalek, czyli ostatni żołnierz wyklęty. Józef Franczak urodził się w polskiej wsi Kozice Górne, około 30 km od Lublina. Po ukończeniu szkoły żandarmerii w Grudziącu stacjonował jako żołnierz Wojska Polskiego w Równem. Został schwytany podczas sowieckiej inwazji na Polskę, ale uciekł i dołączył do jednej z pierwszych polskich organizacji ruchu oporu, w Związku Walki Zbrojnej który później stał się Armią Krajową. Niewiele wiadomo o jego działalności wojennej, poza tym, że około lutego 1943 roku wraz z dwoma innymi partyzantami wdał się w strzelaninę z partyzantami żydowskimi, w wyniku której po stronie żydowskiej zginęły dwie osoby. Również w tym samym roku był zamieszany w pobicie do nieprzytomności małżeństwa Adama i Heleny Brodów, mieszkańców wsi Majdan-Kawęczyński, którzy później otrzymali medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za ukrywanie kilku żydowskich uchodźców. Według zeznań Heldebrody Brody, Józef Franczak i jego towarzysze mieli obrabować ich gospodarstwo i domagać się donosu na ukrywanych Żydów, czego Adam i Helena Broda nie zrobili. Adam Broda miał umrzeć dwa lata po pobiciu w wyniku odniesionych obrażeń. Złożono kolejne zeznanie, że Józef Franczak uczestniczył również w porwaniu i przekazują Niemcom ukrywającego się żydowskiego krawca Szmula Helfmana. Informację o tym można znaleźć w publikacji Zakłada Żydów Studia i Materiały. Zrealizowano przez grupę historyków i naukowców Centrum Badań nad Zagładą Żydów w 2003 roku. W sierpniu 1944 roku został wcielony do II Armii Wojska Polskiego. W 1945 roku, będąc świadkiem jakiego kilku kolegów z AK trafiło przedkomunistyczny sąd, uciekł i ukrył się na kilka miesięcy nie wiadomo gdzie, prawdopodobnie w Sopocie i Łodzi. Następnie powrócił w okolice Lublina i przyłączył się do Bojowego Ruchu Oporu Antykomunistycznego, czyli właśnie do Żołnierzy Wyklętych. Jego pierwszym oddziałem dowodził Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Pojmany i aresztowany przez Siły Bezpieczeństwa w czerwcu 1946 roku zdołał zabić czterech strażników i uciec wraz z kilkoma innymi więźniami. Na początku 1947 roku brał udział w akcjach przeciwko organom ścigania i wojsku władz komunistycznych, zwłaszcza milicji oraz funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa i ich informatorom. Później, w 1947 roku wstąpił do jednostki kierowanej przez oficera wolność i niezawisłość Zdzisława Brońskiego, pseudonim USKOK, który działał na północny wschód od Lublina. W 1949 roku osobiście rozstrzelał byłego członka ruchu oporu Zdrajca. Następnie przez kilka lat kierował grupą nastawioną na egzekucję Zdrajców i donosicieli, którzy przyłączyli się do tych, których uważał za wrogów Polski. Gdy w 1947 roku rząd polski ogłosił amnestię, Franczak postanowił się nie ujawniać. Obawiał się, że niektóre rzeczy lub domniemane zbrodnie, które popełnił, nie zostaną odrzucone na mocy amnestii, co by oznaczało, że Franczak mógł stanąć przed sądem, a nawet zostać zabity. W 1948 roku podczas nieudanego napadu na bank, jego kadra została przechwycona przez siły rządowe i zniszczona. Od tego czasu pracował sam, bo coraz więcej jego byłych kolegów było zabijanych, aresztowanych lub po prostu poddawało się amnestii. Przez kilka następnych lat był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi przez polski rząd ludowy. Ukrywał się w okolicach wsi Piaski. Szacuje się, że w udzielenie mu różnego rodzaju pomocy zaangażowanych było około 200 osób. Popierający Franczaka narażali się na wielkie ryzyko i karę, ponieważ ten był uznany przez rząd za niebezpiecznego przestępcę. Groziła kara kilkuletniego więzienia każdemu, kto zdecydował się mu pomóc. Lubelski Urząd Terenowy Służby Bezpieczeństwa już w listopadzie 1951 roku pod kryptonimem Pożar rozpoczął plan schwytania lub zabicia go. Z czasem ponad 100 różnych osób zaangażowało się w jego zlokalizowanie i wyeliminowanie. Agenci SB zainstalowali podsłuchy w kilku domach w podlubeskich wsiach. W maju 1957 roku w domu należącym do Czesławy Franczak, siostry Józefa, wszczepiono pierwsze takie urządzenie. Niedługo potem pluskwy zainstalowano również w innych domach. Z ukrycia Franczak bacznie śledził życie polityczne w Polsce i dostrzegł pewne oznaki liberalizacji. W 1956 roku nawet poważnie rozważał możliwość przyjęcia ogłoszonej amnestii i powrotu do spokojnego życia. Zrezygnował jednak z tego zamiaru po tajnej konsultacji z prawnikiem, który ostrzegał, że grozi mu do dożywocie, a nawet kara śmierci. Jako ciekawostkę dodam, że miał żonę. Danutę Mazur, a jej kuzyn Stanisław Mazur był tajnym agentem bezpieczeństwa. Za informacje na temat lalka obiecano mu 5000 złotych. W końcu został zdradzony, a zdradził właśnie Stanisław Mazur. Ten wiedział, że Franczek spotka się z Danutą. Był to 21 października 1963 roku. Do wsi wkroczył oddział ZOMO pod dowództwem dwóch funkcjonariuszy SB. Franczak wdał się w wymianę ognia i został śmiertelnie ranny. Tożsamość zamordowanego została zidentyfikowana w zakładzie medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Został pochowany potajemnie na cmentarzu miejskim. Cztery dni później szczątki zabrano z grobu do ścięcia. Dopiero w 1983 roku udało się ustalić miejsce pochówku. Józef Franczak przeszedł do historii Polski jako ostatni bojownik zbrojnego ruchu oporu antykomunistycznego. W sumie spędził w podziemiu prawie ćwierć wieku, od 1969 do 1963 roku. Na podstawie samej tylko wieloletniej kontynuacji wojny Józef Franczak stawiany jest na równi z Hiro Onoda, sławnym żołnierzem japońskim, który po II wojnie światowej, myśląc, że wojna cały czas trwa, siedział w lasach. 17 marca 2008 roku Józef Franczak został pośmiertnie odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP, Lech Kaczyński, wręczył order w Lublinie Markowi, Franczkowi, synowi Józefa. W uroczystości wzięli udział Danuta Mazur, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, arcybiskup Lubelski oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jedna z ulic w Lublinie nosi imię Józefa Franczaka. Instytut zorganizował także konferencję poświęconą Franczakowi i antykomunistycznym ruchom oporu, a lokalna telewizja Lublin nakręciła na ten temat film. Wszystkie wydarzenia były sponsorowane przez TVP. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam na Instagrama. Światowej Historii oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!